confess, we'll burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Hejka, kochani, witajcie. Dobry wieczór. Ja wracam z pracy. Gardło dalej mi wysiada od tej klimatyzacji. No, jest dzisiaj co czwarteczek, czwartunio. I nie wiem, co będziemy robić. Jestem zmęczona ogólnie, ale szkoda mi dnia, bo jeszcze jest bardzo widno i ładnie, więc coś pójdziemy chyba działać na dworze. Muszę iść się odstresować trochę. O, chłopcy działali tutaj coś. Co Franek? Dla artystów, którzy walczą o... Co Franek się schował? On myślał, że kto to jest. Co? Co się stało? A czemu Franek się schował? Ja lubię niemieckie dupie. Jeny. Franc, to ty suchy chlepiesz? Co? Mamy, w domu się nie zdziw, jak jest bałagan i łóżka nie są pościelone, bo Franek się na początku skupił tylko na pokrzywie. I bałagan na chacie. A ja teraz... Franek, ty cały dzień suchy chlepiesz? Nie. No tak, bałagan. Jest, nawet nie pochowali żelazka ani nic. Tu krzesło, po co to krzesło tu? Jezus, jaki bałagan. To się po prostu w głowie nie mieści. Kabanosy na ziemi. Tak oni to robią, nie? O Boże. Te moje chłopaki to są po prostu cudaki. Rolety nieodsłonięte, ciemność na chacie. Oj, ja się przebiorę. Na szczęście to już jest wieczór. I tu też krzesło, w ogóle jak te krzesła miałam skręcić. Wiedziała, one już się po prostu... O, widzicie, one się rozłażą jakoś tak do środka. Muszę iść poszukać jakiś ten klucz do nich, wziąć jedno krzesło sobie na dwór. Tu Jasia, piżamy pod stołem. No, pięknie, pięknie. Bardzo pięknie. Nie wiem, po co im te krzesła w każdym miejscu na chacie. Co oni tu ćwiczyli. Ale tam widzę, że oglądali... No... Tam widzę kabel od laptopa. Tutaj Jasiu miał spisane. Ciekawe, czy oni to zrobili. Zaraz pójdę. O, pościelić łóżko było. Nie pościelone. Kwiaty na schodach. A to Franek miał zrobić przecież. Tak ten Jasiu mnie słuchał. Pokrzywy. 19. Podlać szklarnię. Ogień o 18. Wszystko nie zrobione. No. Tak najchętniej tam się położyła. W sumie dobrze, że im tego łóżka nie pościelili. Ja się na chwilę położę, tylko znając życie, ja zasnę. Ojku. Tu jest tak ciemno. Nie no, się chwilę położę. 10 minutek i wtedy idę robić. Idę podlać szklarnię. Zobaczyć, co oni tam mają narobione. Bo oni mieli pościnać pokrzywy, które były na podwórku i wkładać je do beczki tam koło koło. O Boże, nie, kiedy przyjdzie ta moja kanapa do kuchni, to ja będę mogła sobie częściej leżeć, a tak wiecie, tak w pokoju rzadko sobie leżę, bo zawsze ta kanapa jest złożona, więc czasami się kładę tam do chłopaków, ale no to jest naprawdę prawie wcale. A tutaj do mnie na łóżku się nie kładę, bo ja wiem, że jak ja się położę, to ja zasnę i to tak zawsze jest. No, tak można żyć. Nie, żartuję, idę zaraz. Nogi wyprostuję, plecy, chociaż troszkę od tego siedzenia na tym krześle przez 12 godzin. Ja tam chodzę, wiecie, i tak dalej, ale jednak większość czasu... Większość czasu siedzę na dupie i odbieram telefony, odpisuję na maile i tak dalej, wymeldowuję gości w ogóle. I no jednak większość czasu tu się siedzi, więc jak ja przyjadę, to mnie po prostu kręgosłup boli. No i tak sobie włączę jakąś muzyczkę motywacyjną.
DJ-a Pawcio. O, już Jasiu wali w ten. Już teraz muszę iść, bo on wali w piec. Gdzie jest ta moja muzyczka? Gdzie jest? Nie. Tu, o, historia, patrzcie. Co oni oglądali? Spędziłem 24 godziny w najstraszniejszym zoo. Jeśli znajdziesz ten nóż w domu, to dzwoń. Zamknięty w hotelu klaunów. Ja im dam oglądać takie gówna. Zaraz internety poblokujemy, no. Patrzcie. Jakieś pimpusie, pranki i inne rzeczy. A tu jest, czekajcie, tu są playlisty moje. I tu jest moja playlista, o, klubowe sztosy. Czemu coś poszło nie tak? Serio? No, chłopcy mieli zrobić kolację, słuchajcie. Ale oni sobie zrobili, a teraz ja muszę sobie sama robić. No, miało być pięknie nastrojowo. A nie powiem wam, jak jest. A oni jeszcze biegają po podwórku i grają w piłkę, nie? Ci są niezmordowani. To mnie pilnuje. Pimpuś, to ty? Pimpuś pilnuje panci, nie? Czy kiełbasy, Pimpuś, pilnujesz? Czego bardziej? A gdzie sushi? Sushi w ogóle mnie nie pilnuje. W ogóle. Dzień dobry, kochani. Witajcie w piątek. Ja miałam dzisiaj wstać o 7, nie? Budzik dzwonił, oczywiście co? Ewa go trzasnęła i spała dalej. Jest 10. No. Ale jestem tak wymęczona po wczorajszej pracy, że w sumie dobrze, że się wyspałam. No. I tak, tabletyczki. Idę się trochę ogarnąć. I jadę na rower. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I
Chodź tam szukać w lodówce. Chciałam ten chłopczak sobie on. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Dobra, śniadanie zjedzone. Franek, ty masz Jasiowi pomagać, tak? Chłopaki mieli to dwie taczki drzewa zawieźć. Dwie taczki. Przez trzy dni jeszcze tego nie zrobili i się kłócą, kto to ma zrobić i kto ma komu pomagać. Standard. No. Jadę na denerwowe. Tak mi się nie chce, wszystko mnie boli, ale to mi dobrze zrobi. Tego jestem pewna. To mi zrobi lepiej niż wszystko inne. Dzisiaj jeździ jak w Kieleckim. Ja dojechałam do moich ulubionych kurwek, czyli 15 km i słuchajcie, skupiłam po drodze telefon. Wypadł mi telefon i na szczęście kapnęłam się w którym miejscu, bo skończyła mi się tam muzyczka i sobie myślę, co jest grane, czemu nic nie gra. Cofnęłam się bardzo szybko, nie wiem, tak zasuwałam, że szok i na szczęście, że się cofnęłam w dobrym momencie, bo za chwilę tam jechał samochód, więc naprawdę fest. No fajnie, dzisiaj jest piękna pogoda, chociaż wiatr trochę słońca. Kurde, wiatr trochę słońca, nie zjara mocno. Ktoś jest psem, także Ewa prowadzi obserwację. No, jadę z powrotem. Wtedy pójdę rąbać, opalać dupeczkę. Znowu co się dzieje. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Dobra, rower zaliczony, słuchajcie. Teraz idę pod prysznic. Padam. Padam. Tak, wczoraj znowu mi odpadł. Jeden padł, jak go przyrżnęłam gdzieś. A ja zrobię sobie szybko koktajl, bo jestem mega głodna. Mega wymęczona, a chcę zrobić sobie koktajl.
bo mówiłam wam, że opróżniamy zamrażarkę i mam truskawki, więc chcę je wykorzystać. Teraz się zaczął sezon na świeże truskawki i nie wiem, może dzisiaj też podjedziemy na zakupy, coś kupimy. Ogólnie wypadł mi, Boże, wypadła mi słuchawka. Dzisiaj dzień gubienia rzeczy, wypadła mi słuchawka na ścieżce i nie mogłam jej znaleźć, za Chiny Ludowe. I chyba pojedziemy do biedy na małe zakupy szybkie. I bo owoce, warzywa trzeba kupić jakieś. Coś tutaj mamy, ale wiecie, właśnie bym arbuza kupiła, truskawki. O, jak mi głowa boli. Banany jakieś i co? I wypadła mi ta słuchawka. I ja za Chiny nie mogłam jej znaleźć. Pół godziny łaziłam w tej z powrotem jak debil. I no nie. Nie znalazłam. Mleko sobie wezmę z mlekiem dzisiaj. Zrobię sobie taki bardzo rzadki koktajl. Chcę mi się mega pić. A zaraz się wody napiję, ale wydaje mi się, że taki koktajl też będzie orzeźwiający i właśnie zaspokoi to moje pragnienie. I ten mój pierwszy głodek, chyba banana sobie dodam. Dobra, jednego banana jeszcze mam, to go sobie wrzucę. To już dla coś wsadzone. Dobra, kochani, co ja bym mogła robić? Pójdę za chwilę też do ogródka tam przekopywać i wsieję w końcu tą cukinię, bo już jest dzisiaj 17, więc raczej przymrozków ani mrozów nie będzie. I zasadniczo teraz w końcu można siać do gruntu. No, więc ja to ogarnę. Jutro, słuchajcie, mam dniówkę, pojutrze mam dniówkę, potem mam nockę, potem mam 4 dni wolnego i w te 4 dni wolnego będę nadrabiać wszystkie rzeczy, wszystkie roboty przy w tej piwnicy, dalej tam posprzątać w tych kolejnych piwnicach. No i ogród i drzewo, to są moje plany do końca maja, raczej mi to zejdzie, mam nadzieję, że zdążę wszystko porobić do końca maja, chociaż za dużo nie zostało, ale jak się wezmę, no jest pięknie, opalam sobie dupeczkę w spodenkach i przy robocie to się szybciej opali. Więc tak, biorę się. Janek miał te drzewka tutaj obciąć, prosiłam go rano, żeby poobcinał. I w końcu muszę dzisiaj zrobić akcję wynoszenie mrowiska, bo tych mrówek jest tam tyle. I one to mrowisko coraz większe, no i no niestety ja muszę je wywieźć do lasu. Tutaj w sumie mamy niedaleko las, więc je wywiozę do lasu, niech sobie tam żyją. Ale ja wiem, że im tu jest dobrze i tak dalej, ale no kurde, my tutaj ciągle to drzewo robimy i chłopcy się boją mi pomagać, bo się boją mrówek, bo one po nich łażą, faktycznie one po mnie też łażą. I coraz większe to mrowisko sobie budują, więc ja sobie już łopatę, szpadę przyniosłam i będę... Po prostu muszę rozwalić je i przenieść. Mogłam to zrobić szybciej, ale ja myślałam w ogóle, że one się tutaj nie zadomowią, a one tak zaczęły się rozbudowywać, że szok. No, także ja się biorę. Ostatnio dosyć sporo porobiłam. Także do działania.
No dobra, słuchajcie, porąbane. Cała ta kupeczka, która tutaj była, jest porąbana. Znaczy się, parę klocków mi zostało, ale ja już nie mam siły i komary tak mnie gryzą. A jestem cały czas na tym staniku, więc idę do domu. To trochę porąbię jutro. Tu obcięłam parę tych drzewek, ale kurde, są na nich jakieś takie robale i tak mnie oblazły, że musiałam w chłopaków wołać. Jasiu trochę mi tu pomagał, odrzucał te klocki, te okrągłe, te cienkie, a ja rąbałam te grube. Jasiu naprawdę super mi pomógł. Fianek miał te drzewka obcinać, ale dobrze, że tego nie robił, bo w rezultacie by go oblazły te komary, czy robaki, cholera wie co to jest, ale no, mrówek też dzisiaj nie będę przenosić, bo widzicie, ja chciałam to skończyć i tak nie skończyłam. Przyjdę jutro z pracy, to będę działać dalej, to porąbię i wtedy tą część, no to może do maja, do końca maja zdążę. Jak ja tak sobie to policzę, podzielę na takie kubki, to myślę, że do końca maja to powinnam wszystko opierdzielić. No, tu już mam sporą tą kupę, tam też mam to, co na wiosnę rąbałam, więc naprawdę dużo tego drzewa. Na tą zimę wystarczy spokojnie. A jak już to wszystko porąbię, to będzie sobie fajnie schło. Dużo z Was mi pisze o tej łuparce. No i słuchajcie, ja nie chcę łuparki. Ja mam dwie zajebiste siekiery Fiskarsa. Ja nie chcę łuparki, bo ja lubię to robić, po pierwsze. Po drugie, dla mnie to jest też jakiś rodzaj sportu. Po trzecie, mogę się wyżyć i rozładować wszystkie swoje nerwy. Mam też inne rzeczy, które rozładowują moje nerwy, ale ja naprawdę lubię to robić, więc przestańcie mi pisać, że ja mam sobie kupić łuparkę, bo może kiedyś sobie kupię, a może nie. Nie wiem, ale póki teraz mam siły i tak dalej, to robię i to lubię robić i wydaje mi się, że ludzie chodzący na siłownię i podnoszący ciężarki, też można by im było powiedzieć, ej, weź idź przekop komuś ogródek, a nie siedzisz na siłowni, jeszcze za to płacisz, tak? Więc no, ja to wyglądam dobrze, opalona trochę przynajmniej jestem. Czuję się dobrze, jak porąbię sobie tego drzewa, wyżyję się, wykrzyczę. Nie mam takiej możliwości, żeby, wiecie, wykrzyczeć się gdzieś. Jak mi jakiś klocek nie idzie, to na niego się wyżywam. Jak mi nie chce czasami jakieś sękaty pęknąć. No i także przestańcie mi proszę pisać, że mam sobie kupić łupak, rębak, cokolwiek. Mogłabym pożyczyć sobie, bo mam od kogo pożyczyć, ale nie chcę. Poza tym boję się też, kurde, ale komary gryzą. Idę jeszcze szybko podlać szklanie. Tak raz. I jadę na zakupy. Chciałam jechać z chłopakami szukać tego Jezu, tej mojej słuchawki, tego mojego, no tej słuchawki od, no słuchawek, nie wiem, no jedna słuchawka mi wypadła, jak jechałam, jak zapierdzielałam rowerem i nie mogłam jej znaleźć, to wam już mówiłam. Chciałam, żeby chłopcy jechali ze mną, ale Jasiu mówi, że boli go głowa, w ogóle dzisiaj pojechał sobie rowerem na trening. Bo ja w tym czasie byłam też na rowerze i mówię, to pojedzie rowerem, a teraz mówi, że boli go głowa, ale miał czapkę, więc chyba nie powinno to być od słońca, tak myślę. Chociaż nigdy nie wiadomo, no on też tutaj chodził na podwórku bez czapeczki. Ja im cały czas trąbię, zakładajcie czapeczkę, zakładajcie czapeczkę. No, te mrówki, jutro muszę obciąć tutaj tą sosnę. I wtedy tam, bo tam muszę się dostać do tych mrówek właśnie. Tamten, Jezu, jak mnie gryzą komary. Tamtędy. No, obetnę tą sosnę. Wezmę najwyżej dużą siekierę, to obetnę, żeby te robaki na mnie nie spadały. Nie wiem, co to są za robaki, jakieś gryzące, ale bardzo gryzłe, więc masakra. No. I idę. Tutaj to już pójdzie mi chyba szybciej, jak mi się wydaje. Bo, chociaż to też jest już pozasychane trochę, nie? To jest... Ale zobaczymy, no, nie powinno być tak źle. Dałam radę tyle, to dam radę resztę. No i co? I tyle. Idę. No i dobra, kochani, zakupy zrobione. Zakupy zrobione, jadę do domu. Wypakuję, to jest 22. Tak zdążyłam na styk do tego sklepu,
już po prostu sprzedawczyni była na mnie zła, bo ja, wiecie, cały wózek zakupów, ja raz na tydzień robię zakupy takie porządne, a tak to chleb u nas kupuję na bieżąco. I tak kurde się zastanawiam, czy nie robić na przykład takich większych zakupów u nas i na przykład 3 razy w tygodniu się udać do nas, tam do Lewiatana. Nie wiem, muszę to wypróbować, raz zrobić test i zobaczyć, ile ja wydam w Lewiatanie na takie zakupy. Częściej, ale właśnie mniej. A ile ja wydaję tutaj, chociaż wielu rzeczy nie dostanę tam w tym Lewiatanie, nie? No i to tak jest, kurde, żeby w tym sklepie wszystko było to, co w Biedrze, to ja bym tam chodziła, ale wielu rzeczy tam nie ma. No, także tak, jadę do domku, opakuję to, muszę zrobić na jutro chłopakom muszę zrobić na jutro co? Zapiekankę, bo obiecałam im, kupiłam kurczaka, ja mam kurczaka w zamrażarce, ale ja kupiłam też 2 kawałki kurczaka, bo obiecałam im zapiekankę makaronową, więc zrobię im na jutro, żeby sobie odgrzali. Panowie! Halo! Wyśpicie już? Ten udaje, ja się śpi. A ty się myłeś? Nie myłeś? Nie, bo ja się nie chcę myć, bo mnie to boli na to. Ojejku, no widzisz. Ja się tak powiem na to. No czemu ty nic nie oglądasz? Czy ty telefon masz? Co? Nie, jeszcze mi dał telefon. A ja myślałam, że ktoś to szedł babcia i cię ja wyłączyłem. No jo, mama przyjechała z zakupami, wiesz? A czemu wy nie posprzątaliście? Ty nie zjadłeś fenek? Ja zjadłem. Jasiu nie zjadł? O, Jasiu chory? Oho, Jasiu coś dzisiaj mówił, że go głowa boli. Dobra. No i dobra, kochani. Ja w międzyczasie ogarnęłam rzeczy do zmywarki, bo no po prostu musiałam wrzucić do zmywary. I co? Ja się nie zjadł kolacji. Więc chyba jest coś chory, albo nie wiem, może, ale dziwne to by było, żeby za dużo na słońcu był, nie? Dziwne, mega dziwne. O, znowu dostałam dzisiaj jakiś kupon. Realizuj kupon 8 zł. A taki długi ten paragon, patrzcie. No, pół metra paragonu, jak nic, no. I tak, widzieliście jogurty, mleko, nie kupiłam karmy dla kotów i teraz byłam dać kotowi. Patrzę, nie ma karmy, bo kot przebył ze mną chyba cały dzień, dzisiaj go nie było. I nie było karmy, no i dupa, i nie kupiłam karmy, bo nie wiedziałam, że nie ma. Nie zaglądałam tam ostatnio. Renek w tym tygodniu karmił koty. I tak słabo dopilnował chłopak. Dobra, lecimy z tym koksem, bo mam jeszcze dużo pracy. Ja muszę zrobić tą zapiekankę chłopakom. Chcę też chwilę sobie usiąść, bo ja dzisiaj jestem tak naładowana pozytywną energią. Widzicie, co daje rower? Widzicie, ile on daje energii? Nie dość, że byłam na rowerze, znaczy się wyspałam się. Potem byłam na rowerze 2 godziny, potem rąbałam cały czas drzewo. Nie poszłam w końcu do tej szklarni, no ale ileż można, albo to i ja chciałam skończyć tą kupkę. No i znaczy się do ogrodu nie poszłam, tak. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że rower daje, czy w ogóle jakakolwiek aktywność fizyczna daje takiego powera do działania, że nie jest się zmęczonym, tylko jeszcze bardziej chce się właśnie aktywnym być. Później oczywiście wieczorem czy w nocy się pada. Ale
Ja to padam dopiero jak się kładę, nie? To w 3 minuty przynajmniej zasypiam. Nie mam problemu z zasypianiem w ogóle. Ja się kładę, przytulam do poduszki i koniec, i śpię. Dobra, lecimy z tymi zakupami, więc tak. Airbus i on mi wypadł. On mi wypadł, słuchajcie. On tak jak był na wierzchu siatki, ja otworzyłam bagażnik i on wpadł na ten zac od bagażnika i tak się wbił w to, więc śmiesznie, więc ma dziurę. Ja go tu od razu odłożę sobie do owoców. Zaraz mi padnie bateria, no a ja właśnie układałam te rzeczy do zmywarki, bo bateria była słaba. Nie wzięłam was ze sobą do biedy, bo właśnie myślałam, że się naładuje w samochodzie, ale to się nie naładowało. I w Biedronce w ogóle była dzisiaj taka piękna pościel i ja byłam na siebie tak zła, że ja dałam ten zamek wszywać do tej pościeli. Serio. Bo ja zapłaciłam za jeden zamek, słuchajcie, dychę. Za drugi zamek dychę. I 25 zł za wszycie. Jeszcze tego nie odebrałam, będę to odbierać w przyszłym tygodniu. I w przyszłym tygodniu też ten Jasia plecak. No i 45 zł mnie wyniosło naprawienie tej pościeli. Ona jest ładna, ja ją lubię, ja ją naprawdę lubię. Ale nowa pościel dzisiaj jeszcze piękniejsza za 75 zł. No i żałuję, że nie wzięłam telefonu, bo bym wam pokazała, ale byłam tak zła na siebie i jedno szczęście, że ja mam dużo pościeli w szafie, bo ja bym ją pewnie kupiła. Też była właśnie w takie zielone kwiaty. Mi się tak podoba taki zielony kolor. W ogóle moja kanapa będzie też zielona, więc ja już się nie mogę doczekać, tuptam nogami, kiedy ona przyjdzie, bo już trochę czasu minęło, muszę zadzwonić jutro chyba do tego sklepu i się spytać, gdzie jest moja kanapa. No. Dobra, lecimy dalej. Więc tak, piękne pościele i były prześcieradła też. No i ja kupiłam te prześcieradła, ale one nie są aż takie cienkie, więc my je wykorzystamy. Patrzę, że tam na lampie jest jakaś pajęczyna wisi. Muszę tutaj przejść się z miotłą raz po suficie, bo pajęczaki. Ananas. Kupiłam ananasa. Będę więcej owoców kupować. Tak stwierdziłam. Mam też słodycze i różne rzeczy. Tutaj wzięłam sobie ten miks tych sałat. To było mega pyszne. I ja wam powiem, że ja sobie chyba wsieję, bo ja tam mam wsianą rukolę, szponkę i miks różnych sałat, ale nie wiem, co tam, coś tam mi wschodzi. Ale chyba sobie jeszcze wsieję do szklami, między te ogórki na razie. Małe buraki, bo tutaj są właśnie liście młodego buraka. Nie wiem, czy to będzie gdzieś tu widać. Nie, nie widzicie, nie zobaczycie, ale są liście buraka i mega dobre to jest w połączeniu z tą kolorową szponką. U mnie już szpinak dosyć taki jest, więc będę niedługo sobie robić sałatę ze szpinaku. A tą sałatę na jutro właśnie zrobię sobie do pracy. I tak, bo tutaj mam te warzywa, więc te papryki to wykorzystać chłopakom. Jasiu też lubi sałaty, więc zje sobie na pewno chętnie. Teraz wiecie, jak jest tak ciepło, to się chce jeść takie lekkie rzeczy, nie? Lekkie rzeczy i pokazuję hot dogi. Te hot dogi ja wzięłam chłopakom na niedzielę, bo ja w niedzielę będę cały dzień w pracy, a oni będą głodni i tak na szybko, żeby sobie zrobili. Dwie puszki groszku. Jutro jak przyjdę z pracy, mam ambitny plan zrobić sałatkę właśnie też na niedzielę. Kukurydza, sałatkę warzywną oczywiście. Takie deserki wzięłam, ja też je lubię. Ten tutaj jest akurat z brzoskwinią. To są takie jakby mini serniczki. Biała kiełba, szynki na śniadania. Kupiłam tą białą kiełbasę, to już naprawdę dobra jest. Dalej. Zwykła kiełbasa, taka śląska. Na grilla. Dalej, filet z piersi kurczaka, raz, i filet z piersi kurczaka, dwa, i zaraz będę je smażyć i robić tą zapiekankę właśnie. W sumie bym mogła już sobie
sobie wodę nastawić na makaron. Poczekajcie. Albo nie, dobra, ja wam pokażę te zakupy i nastawię tą wodę i w międzyczasie będę chowała te zakupy do lodówki, zamrażarki, bo mam tutaj też lody. No i drugie hot dogi, też na niedzielę. Kilo soli. Właśnie ja nie poszłam na chemię, a ja miałam kupić Domestos, bo już się skończył ten żółty Domestos, a ja nim myję kabinę i wannę. Dobra, Danio, takich z tymi kuleczkami kilka wzięłam, jogurty naturalne, chyba ze trzy greckie, bo ja już zjadłam te wszystkie jogurty naturalne, więc zaraz wam powiem dlaczego. Kolejne z kuleczkami, z gwiazdeczkami, małe do tej sałatki. Nie ją otworzę, bo ona się paruje. Ja ją tutaj otworzę i niech stoi i mi przypomina, że mam ją zrobić. Dalej, wzięłam tutaj na grilla, może w poniedziałek zrobimy, albo w niedzielę, jak wrócę wieczorem, nie wiem. A może jutro zrobimy sobie wieczorem grilla, zobaczymy. Taką krawkówkę grillową i ona już jest przyprawiona i ona jest mega dobra. Już ją kiedyś mieliśmy i bardzo chłopakom smakowała, a im tak krawkówka, wiecie, tak. Więc jak ją dobrze się zrobi i przytrzyma na węgielkach, to jest pyszna. Ogórki kiszone właśnie do sałatki. Wzięłam taki sos barbecue. Mamy zawsze ketchup, musztardę, a teraz też sos. Wzięłam sobie takie dwa, a tu mam jeszcze jedno, dwa takie piwa garaż. One są o smaku pomarańczowym. I włożę je sobie w sumie do zamrażarki, bo mam ochotę na nie dzisiaj. Ty masz bluzę tu naprzód ubrano, chłopie, znowuż. I tutaj wzięłam dwie pizze. Lubisz taką pizzę z pepperoni? Tak? No też taka. Bo mi się wydawało, że ty lubisz. Czekaj, wodę. Weź tam tą wodę przesuń. Tam. Dasz radę? Ale co ty robisz? Tarek, co ty robisz? Zostaw tą wodę, masz zabrać tam. Co ty jesteś? Czy tamtą wodę, tamtą wodę? Nie. Kawa i mojej kawy nie było zielonej, więc wzięłam tą. Zobaczymy. Jeszcze jeden taki z deserek. Co ty chciałeś, coś jeść? Czy co? Janka dzisiaj pimpuś znowu szubie strączkę i zrobił mu ala, nie? Nieładnie. No ja przyjdę do ciebie, ja cię przytulę. Nie. Boli? Boli mocno? Chcesz coś przeciwbólowego? Nie? A co byś chciał, coś jeść? Co ty byś chciał? Lody! Zwariowałeś, one są roztopione, one do zamrażarki pójdą. Nie, lody nie. Kupiłam Big Milky, takie duże opakowania. Tu jest słony karmel z sosem. Smak śmietankowy z sosem słony karmel i kawałkami karmelu, tak? Kolejne. Co za cwaniaczek. Ty cwaniaczku, ciebie nie ma tu widać. Kolejne, weź włóż do zamrażarki. I kolejne to są smak czekoladowy z sosem... A są też rozpuszczone? Z sosem czekoladowym, tak, one są też rozpuszczone, weź je szybko do zamrażarki wsadź. Te drugie też, by się rozpuściły, bo nie zanim ja telefon podładowałam, mogłam je od razu wsadzić. Ja wzięłam tu kilka ogórków, to są ogórki do kiszenia i teraz już są w biedrze ogórki do kiszenia, a ja je wzięłam do mizerii. Mam ochotę na taki obiad właśnie z mizerią. Zobaczymy, jednego dnia zrobię takie deserki. Kawa nosy.
To są ulubione moje kabanosy. Te kabanosy z wędzami. One kosztują dychę. 10 zł. Ale są tak pyszne. Uwielbiam je po prostu. Czekaj, to babci trzeba zanieść. Fenek, jak zaniesie? Zaniesiesz babci? Ja jeszcze jutro muszę jeszcze babci kupić. Bo ja nie... Ja. Te galaretki? Te galaretki, Fenek. Majonez taki tylko, bo tylko takie były. Ale ja nie będę robiła dużo tej sałatki, żeby ona znowu się skwaśniała. I chciałam 3 opakowania borówek. Były borówki w fajnej cenie po 14 zł. Te duże, więc wzięłam, bo ja się bardzo lubię. I właśnie też dlatego wzięłam jogurty greckie, bo będę sobie też na śniadanie robić borówki. I tu mam trzecie pudełko. Ciasteczka. No idź. Takie dwie zapiekanki. To też dla chłopaków z pieczarkami i serem, ale nie wiem, czy Franek lubi. Ja się wiem, że lubi je. Dobra, ty miałeś coś zanieść, iść i wrócić za chwilę, tak? Pomidorki takie koktajlowe właśnie do sałatki też. takie trio warzywne i ja to będę zaraz robić do tej zapiekanki. Ja to ugotuję na parze i wrzucę do zapiekanki, więc to będzie taki makaron z kurczakiem i z warzywami. Zapiekany z serem. Jeszcze jeden deserek. Jeszcze jeden ten z kuleczkami. Tu jest dla każdego po jednym. Jeszcze jeden jogurt. Tu jest dla każdego po jednym, Franek, żeby nie było. Co? Ketchup. No, z tych, z tymi kuleczkami i z tych jest dla każdego po jednym. A nie, że ty zjesz więcej. Cztery. Humus, bo ja jutro do pracy sobie wezmę. Humus, leci z niego coś. Humus, ciecierzycy. Czerwone pesto, ja lubię ten smak, bo tam są różne smaki. Masło, nie bierz mi tego. Masło, taka mała osełka masła, bo nam się kończy, a nie było tych dużych. Drożdże, bo chcę zrobić drożdżówkę. Boże, wszystko na raz. Nie no, ale chcę zrobić. Mam ochotę na jakieś ciasto. Nie wiem, czy dzisiaj nie zrobię, bo już jestem zmęczona, chcę sobie usiąść. Chcę sobie obejrzeć, bo dzisiaj kolejny sezon Bridgertonów leci. Jeszcze jedne ogórki. Co ty byś chciał? Ty jesteś głodny? Ten jogurt mi do pracy. Może ci owoce jakieś? To mi do pracy. To jest moja ulubiona czekolada. Ritter Sport z rumem, rodzynkami i orzechami. Ona jest tak pyszna, ja ją po prostu kocham. I ja jestem przed tymi dniami, stąd też trochę słodyczy tutaj. No i wtedy zajadam właśnie takie coś. 340 banany bio. 285 kilo. No i to? A to ja chyba wezmę ze sobą do pracy. Tak! Bo wy będziecie znowu łyżką wyjadać. Ja nie. Nie, wcale. Ty wcale. Nie. Ty jesteś święty jak zwykle. A ja chyba. Ale wy obydwoje nie jesteście święci, jeżeli chodzi o słodycze. Oboje. Jo, pokuć jeszcze coś. Fenek, weź idź już spać. Ja już jest późno. Co, ty jesteś teraz głodny nagle? Bo ty zakupy widzisz. Dobra, więc ja to pochowam, nastawię tą wodę na ten makaron i będę zaraz robić tą zapiekankę. Bo sama jak wrócę z pracy, to też bym chciała mieć co zjeść. Więc i dla siebie, i dla chłopaków. Dobra, ja już jestem w piżamie. I zapiekanka, słuchajcie. Więc tak, tutaj mamy kurę. A czemu ja to robię tu, a nie tu? I don't know. Właśnie schowałam, tutaj miałam taki zestawik w
tym miejscu miałam taki mały zestawik, pamiętacie, z filiżaneczkami, ale go schowałam do szafy, bo stwierdziłam, że on się tylko tu kurzy i brudzi, bo ja i tak tego nie używam. Ja używam filiżanki, które mam w szafie, więc schowałam go. Może kiedyś do witrynki go wstawię, jak będę miała już salon. Dobra, więc tak. Jezus, ja wam to pokazać, więc tak, tu usmażyłam kurczaka, tu wrzuciłam warzywa. Ja często daję do tej zapiekanki też warzywa świeże, czyli paprykę, pomidorki, ogórki, ale tym razem stwierdziłam, że wezmę mrożone. Te warzywa ugotowałam na parze, oczywiście. Kurczaka w przyprawie do kurczaka. I tutaj mamy makaronik. Makaronik, przesyciłam go w tym. To też służy jako cedzak, więc wrzucamy sobie makaroniku. Może być jakikolwiek makaron. Zupełnie jakikolwiek. Nie ma to większego znaczenia. Ja to robię łapą. Nie chcę, żeby mi się to wszystko wsypało, bo to się nie zmieści. Więc z reszty makaronu fajne by było, żeby jak ja jutro rano pojadę po chlebek, bo chcę wstać bardzo wcześnie, ale jest bardzo późno, więc ja nie wiem, czy mi się to uda, ale jak pojadę po chlebek rano i po bułeczki świeże dla moich mężczyzn, to może uda mi się kupić, słuchajcie, może uda mi się kupić co? Truskawki i wtedy fajnie by było zrobić makaron z truskawkami, z sosem takim truskawkowym. Ale zobaczymy, czy to mi się w ogóle uda, czy ja w ogóle wstanę. I tak, to wymieszamy sobie zaraz. Tylko ja jeszcze dodam do tego majonez. Ja mam tu resztki majonezu. O, ten już nieciekawy. Ten, okej. Ten majonez był później kupiony. A zrobił się brzydki. Muszę go wypłukać. A tutaj ten jest okej. Albo ten był później, nie wiem. Dobra, trochę majonezu, słuchajcie. I zaraz to wymieszam. Właśnie, czemu oni tych dużych majonezów nie sprzedają? Nie było widać, że one są tylko na święta, czy jak? Ja nie wiem. Bo teraz widzicie, teraz wezmę ten majonez, co kupiłam dziś i jutro do sałatki będę musiała kupić znowu majonez. Teraz wezmę ten mały, co kupiłam dzisiaj. I załaduję tu ze 3 łychy. No to już pół majonezu. Teraz to sobie wymieszamy. Mieszu. I za chwilę na to damy ser. I to będzie taka zapiekanka na obiad. Ten majonez się fajnie rozpuści. On natłuści ten ser. I warzywa. Może jeszcze tu wsypię tego makaronu. I nie wiem, gdzie mam pokrywki od tych naczyń żaroodpornych. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę mam jedno czy dwa naczynia żaroodporne, które mają pokrywki, a wszystkie moje naczynia żaroodporne miały pokrywki i nie wiem, gdzie są te pokrywki, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, po prostu wsiąkły, zniknęły. Kasiu mówi, że mam jeszcze iść piwnicę przeszukać, bo może gdzieś się przełożyłam albo założyłam czymś. Może pójdę, albo jak będę sprzątać, to wtedy zajrzę tam. Ale no, na przykład do tej zapiekanki nie trzeba przykrywać tego naczynia, ale jak chcę zrobić mięso, no to już fajnie byłoby przykryć to naczynie, nie? No więc takie przeboje. Dobra.
Okej, nie będę tu więcej dawać, bo co? Spoczko. Posolimy. Ogólnie jak jest dużo makaranu, to wiecie co? Franek robi? Wyciąga makaron. I zjada sam makaron. Warzywa odkłada na bok. Czasami mięso zje, czasami nie. No. A teraz nie dam dużo makaronu. Niech zjadają tu też. Nie ma. Dobra, i ser. I ja mam tutaj pół kosteczki sera, który miałam zamrożonego, to jest radamer i ja go do czegoś wykorzystywałam, właśnie też do jakiejś zapiekanki i pół zamroziłam, bo no, nie było mi to potrzebne i stwierdziłam, że zamrożę. I tu mam jeszcze też złoty mazur, tylko też zamrożony, bo ja go kupiłam w takim dwupaku, wiecie? I też go zamroziłam, bo kurczę, tak jest z niego. Dobra, zatem ten. A wtedy najwyżej położę na wierzch jeszcze ten mazur. Chociaż to powinien być salami, nie? Trochę tego makaronu jeszcze bym tu dołożyła. Zaczepałam sobie na podłogę. Jak sobie nakrapię na podłogę, to ten. To wtedy nie lubię na to stawać, bo roznosi się to po całej kuchni. Dobra, i ścieramy ser. Ja ten ser zaraz też z tym wymieszam trochę. Bo ja wcześniej zawsze robiłam w ten sposób, że ja ten ser zostawiałam na wierzchu i właśnie też chłopcy robili w taki sposób, że oni ten ser zjadali. A teraz ja to wymieszam jeszcze z tym serem i ten ser tak fajnie na całej zapiekance się rozpuści. I to tak jakoś lepiej. Może wtedy nie będą wyciągać warzyw, jak one będą w tym serze obklejone. Ja to wstawię do lodówki, jutro rano to zapiekę im, a oni sobie to później po prostu podgrzeją. Albo powiem Jasiowi, żeby to zapiekł. On też umie włączyć piekarnik i przygotować i wyjąć, też rękawice zakłada, więc bardzo sobie radzą chłopaki, jak mnie nie ma. Thank you.
Dobra. Albo wiecie co, ja położę z lodówki, wyjmę salami. Gdzieś tu mamy. Tu mam końcówkę z salami z czernuszką, bo Fenek bardzo lubi. A kiedyś też się tak zbeniał, a mu powiedziałam posmakuj, to zobaczysz jaki pyszny. I jak posmakował, to teraz ciągle, bo chce. No i tak wiecie, tą reszkę tu rzucę. To się spłynie fajnie, o. I starczy. No, w zasadzie można by było to przykryć jeszcze całą górę tutaj serem i w ogóle czy też zetrzeć salami, ale ja no biorę to co mam, więc tak, tak to wygląda, do lodówki i spać. Jeszcze nastawię kawałkę. Jak pamiętacie, ostatnio walczyłam, znaczy się walczyłam, nadal walczę z tymi krzesłami, bo chcę je przykręcić, ale znalazłam taki imbus, ale on jest jeszcze za mały. Jutro rano muszę iść poszukać ciutkę większy imbus i wtedy poprzykręcać te krzesła, bo one naprawdę się rozłażą i ja się boję, że one się rozejdą. W ogóle patrzcie, jak się pościerały te podkładki, ale super są te podkładki, naprawdę bardzo fajne. Jakby ktoś szukał, to polecam takie. Mogę wam dać linki, bo na Allegro znalazłam. No, genialne one są. One się ścierają, ale są genialne. No, więc tak, słuchajcie, jest bardzo późno, nie powiem wam, która godzina, bo ja muszę wstać bardzo wcześnie i będziecie na mnie krzyczeć, ale dzisiaj się wyspałam, w ogóle piszę sobie tutaj moje marzenia. Cały czas uzupełniam sobie listę tych marzeń i rzeczy, które chcę i co? I będę robić sobie tą mapę marzeń, ale na razie jestem na etapie takiego gromadzenia tych wszystkich składowych tej mapy. No, teraz prześlę pliki, zmontuję film, bo chcę, żebyście na jutro mieli. Ja kilka dni temu miałam zawsze jeden film do przodu, czyli jakby na kolejny dzień miałam już film gotowy, a teraz jakoś tak, nie wiem, miałam taki gorszy czas, że chyba jeden czy dwa dni nie nagrywałam, tak mi się wydaje. Jakoś tak musiałam trochę odpocząć też. Tak, to było wczoraj, że troszkę tylko, bo wróciłam z pracy i jakoś tak byłam zmęczona i poszłam spać. I jeszcze kiedyś. I dlatego tak mi wyszło, że teraz będę filmy z dnia na dzień montować. Schowam ten palet, był brzydki, że rano sobie go zrobię. Rano chcę wstać wcześniej. Właśnie, żeby pojechać po bułki, żeby podlać z rana szklarnię, żebym już wieczorem nie musiała podlewać, bo bardzo widzę, że te pomidory potrzebują, nie? Wody bardzo tam szybko wysycha. Nie wiem, czy za mało ziemi tam jeszcze jest, czy po prostu ziemię za chwilę jeszcze jakieś tam dwa worki dokupię i podsypię, jak one troszkę się wezmą. Może one po prostu bardziej muszą, wiecie, że ten keramzyt jakby jest na dole i wtedy on bardziej tą wilgoć będzie przekazywał, a na razie on jest tak na wierzchu, a na tej drugiej grządce to on w ogóle jest na wierzchu. I tak się zastanawiam nad tym, ale będę z tym działać. No i chcę z Jana właśnie iść podlać szklarnię, chcę się ogarnąć do pracy, mam na 10, więc o 9:30 muszę wyjechać. Ale no wiecie, chcę zrobić śniadanie chłopakom, może pankejki im zrobię, tak żeby się ucieszyli, żeby z chęcią zjedli. Właśnie mam te borówki, więc może pankejki z rana im przygotuję, zrobię sobie makijaż, żeby ten dzień był fajny w pracy. Jak robię sobie makijaż, to zawsze tak jakoś lepiej się czuję.
No i tyle. I wiecie, tak żeby się zjadła ogarnę, to potrzebuję na to trochę czasu. Także kończymy, bo ja tutaj bez sensu przedłużam. Kończymy. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro, mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło. Pa!